Cześć, cześć, cześć. Wybiła 21, więc witam Was serdecznie na naszych twórczych pogaduchach. Jest piątek i wieczór, więc wiem, że pewnie nas dzisiaj dużo nie będzie, ale to nic, nagranie można sobie obejrzeć później. A ja pokażę Wam dzisiaj. Zobaczę tylko, czy mnie słychać. Słychać mnie, dobra. Pokażę Wam, jak się używa folii shrink. I co można z niej fajnego zrobić. Chociaż mi się wydaje, że ostatnio, jak gdzieś tam śledzicie mnie, to pojawiały się właśnie zdjęcia tego, co z folii shrink robiłam. Także mniej więcej pewnie wiecie, a jak ktoś nie wie, to się dzisiaj dowie i zobaczy. Przy okazji możecie dać mi znać, czy coś tworzycie, czy działacie, czy macie kontakt z folią shrink, czy mieliście, czy może jeszcze nie. Chcecie, nie chcecie, przyda się, nie przyda, jak sądzicie. Ja Wam pokażę najpierw to, co było wykonywane, tak bardzo szybciutko, z czym to się je, jak to wygląda po stworzeniu, a zaraz sobie będziemy tworzyć. Cześć Ania, cześć Asia, cześć Iza, cześć Agnieszka, dobra, dołączacie, cześć Kasia, super. Z folii shrink robi się generalnie takie plasticzki, nie wiem, czy to będzie słychać, ale jak ja to upuszczę, to jest taki właśnie dźwięk, bo to jest takie sobie na mniej więcej 2-3 mm grube. Jak to złamię, w sensie jak będę chciała to złamać, no to się da pewnie złamać, bo to jest jednak mimo wszystko, no mniej więcej widzicie, jaką to ma płaszczyznę. Ale co jest ciekawe, na początku możemy coś sobie narysować, możemy to wyciąć nożyczkami i po zgrzaniu właśnie staje się mniejsze i sztywniejsze. No i tak naprawdę na tej zasadzie działa folia shrink, jest to folia termokurczliwa, czyli mamy sobie taki materiał, który możemy dowolnie wycinać. Możemy go wycinać nożyczkami, możemy go wycinać wykrojnikami, dziurkaczami. No i potem właśnie po zgrzaniu staje się zawieszką, ozdóbką, jakąś taką czymś takim, co można przykleić albo gdzieś włożyć, żeby hałasowało na przykład w buteleczce, czy właśnie jako zawieszkę z dziurką. Ja dzisiaj tylko słucham, bo oglądam mecz z mężem. Okej, a co leci? To ja nie wiem nic. I mój mąż może też nawet nie wie. A jak się dowie, to mi zajmie neta. Mam nadzieję, że się nie dowie. Jak możesz napisać, to daj mi znać, bo ja nie śledzę. Wiem, że dzisiaj chyba, albo wczoraj, jakiś start rakiety był, czy miał być, nie wiem, w końcu czy był, to jeszcze śledzę, ale meczy nie śledzę. Ja robię kartki na komunię. Dobra, cześć Ula, cześć Justyna, cześć Iwona. Kasia, ja dziś tworzę pudełko z wyskakującymi pudełkami. O, super. A folii na razie żałuję. No dobra, dobra. Dobra, to trochę działacie, trochę się przyglądacie. No to co, działamy, co? Pokażę Wam tak. Przed chwileczką jeszcze zrobiłam, żeby Wam mniej więcej pokazać, jaka będzie różnica elementu, który się wytnie, a elementu, który powstanie po zgrzaniu. We wszelkich instrukcjach jest napisane, że mniej więcej 60% się zmniejsza wzór, czyli jak sobie wycinamy i zdobimy, to na takiej powierzchni pracujemy, a po zgrzaniu właśnie to się zmniejsza i robi się dużo mniejsze, więc to trzeba pamiętać, bo na przykład mam sobie taki domek, zaraz zresztą odbijemy sobie stempli trochę, stemple też można robić z tego domku, z tego stempla, bo to taki właśnie domeczek malutki. No i wiecie, to można gdzieś tam przykleić, to można jakoś wcześniej, jakbym zrobiła dziurkę, to przywiesić też, mogą być takie różnego rodzaju ozdoby. Co jest fajne, właśnie można odbijać stemple na tym i można też samemu rysować, więc jak ktoś ma jakieś zdolności takie manualne, no to tak naprawdę może coś fajnego narysować albo napisać jakąś dedykację, coś z imieniem albo coś takiego szczególnego dla kogoś i wiecie, ma się taki plasticzek swój personalizowany, więc to jest fajne. No dobra, ja mam za mało czasu, żeby się tym bawić i powiem Wam, że cieszę się, że dzisiaj jesteśmy tutaj i możemy trochę się pobawić, bo ja mam dużo różnych fajnych rzeczy w pracowni, a czasu mam tyle, że po prostu sobie na to patrzę, albo nawet nie, tylko przekładam i się zastanawiam, kiedy będę mogła usiąść, a dzisiaj sobie w końcu będę mogła na spokojnie, bez żadnego, bez żadnej presji podziałać. Pogoń za Gołębie, okej, czyli jakieś coś lokalnego chyba, tak? Kurde, nie wiem, nie ogarniam piłki, chyba od piłka, no. Dobra, ja folię muszę zamówić, bo z córką ostatnio twój live na DP Craft oglądałam i ona to też chce. Właśnie, to jest fajna opcja dla dzieci i tak naprawdę w większości przypadków, jak się o tej folii słyszy, to jest promowane właśnie jako dla dzieci i to jest super, bo dzieciaki to w ogóle raz, że mają większą wyobraźnię, dwa, że jeżeli mogą mieć swoje zawieszki albo swoje jakieś takie plastyczki, to się bardzo, bardzo cieszą. No ale też można oczywiście dla nas tutaj sobie jakoś w kreatywnym tworzeniu coś podziałać.
Mój deadline na challenge to jest jutro, więc ja jutro wam też coś pokażę. Mam nadzieję, że mi się uda ze Szywinkiem coś tam podziałać w tym temacie, ale nie będę nic zdradzać, bo w sumie na razie jeszcze nie wiem dokładnie, co to będzie. Mam czas do jutra, do południa. Więc pewnie Shrink będzie jednym właśnie z 16 produktów. Dobra, działamy. Takie zawieszki to pewnie widzieliście, to są właśnie te z misiakiem, Kubusiem Puchatkiem i Minionkiem. Jak macie ochotę tworzyć z dziećmi, albo jak macie jakieś projekty na zamówienie, czy dla siebie chcecie i jakieś rzeczy wam się podobają, typu, nie wiem, czy to jakieś może jakieś grafiki, albo jakieś elementy, gdzie w internecie możecie mieć legalnie takie wzory, to możecie sobie wydrukować na zwykłej kartce, przyłożyć na to folię Shrink i odrysować sobie, tak? I to potem albo pokolorować, albo nie, może być też czarno-białe, wyciąć i zgrzać, więc w taki sposób możecie też sobie do albumów na przykład robić jakieś elementy, albo też w kartkach, czy w różnych innych projektach, jakich tam chcecie. Także naprawdę to ma spore możliwości. Dobra, to się nagadałam. Jak macie pytania jakiekolwiek, to dawajcie znać. Jeszcze tytułem wstępu powiem, że zgrzewa się tą folię nagrzewnicą, ale można też w piekarniku na 150 stopni, 3-5 minut potrzymać. Także to też powinno się zgrzać. W piekarniku nie robiłam. Ja miałam nadzieję, że do tego naszego dzisiejszego spotkania zrobię, ale mąż zawiesił mi dzisiaj hamak i przyznam szczerze, że no, nie zdążyłam już zrobić tego piekarnika, ale mam żelazko i możemy przetestować. Nigdy, nigdzie nie widziałam odnośnie żelazka żadnej informacji i na ostatnim live z DP Craftem właśnie było pytanie, czy można na żelazku, więc możemy to sprawdzić na żywo. Mam nadzieję, że mi się żelazko nie rozwali, bo mam jedno w domu. Zobaczymy na żelazku. Cześć, ja dziś posegregowałam trochę materiałów, a teraz kombinuję, co by tu tworzyć. Folia to dla mnie coś nowego, więc na razie podglądam. Dobra, dobra. No właśnie, ja też długo nie znałam tego produktu. Tak naprawdę ja sporo produktów dopiero poznaję z racji odkrywania tego, co tam w DP Craft na półkach w sklepie świszczy. Więc te folie, wiesz co, ja mam z DP Craft, nie wiem w innych sklepach, no, jak wygląda jej dostępność. Ja się jakby wcześniej nie spotkałam się z tym produktem, dopóki DP Craft właśnie nie wprowadziło, ale no, musicie zobaczyć, jak piszecie folia Shrink, to zobaczcie, na pewno w DP Craft jest, a w innych sklepach to trudno mi powiedzieć. Kartkę 50 dla dyrektora mojego męża. Okej, okay, dobra, to jest wyzwanie. Ja dzisiaj robiłam rano dwie kartki. Metryczkę jeszcze muszę skończyć i dwie metryczki jeszcze muszę zrobić, ale na szczęście są trzy takie same, więc załóżmy, zrobię jedną i już wiecie, potem już tylko zrobić dwie takie same i jeszcze kartkę na jutro mam też, ale to już chyba raniutko wstanę, bo dzisiaj nie będę miała siły, więc też trochę się dzieje. Ostatnio gdzieś widziałam, nie pamiętam, a poczekaj, co się... Ja mam strasznie krótką pamięć i nie wiem, czy to coś wcześniej pisałaś, czy nie, zaraz sobie zobaczę. Aha, pewnie folię. No dobra. Natalia dotarła. Dobrze. Dobra, to działamy, słuchajcie. Nagadałam się teraz, a może teraz działamy. Można podłożyć kartkę dodatkową, żeby żelazko ostało się całe. Dobra. Ja zdążyłam doczytać, że jeżeli chodzi o żelazko, to 150 stopni to są dwie kropki. Wiedziałam, że to jest jakaś zależność, ale ja po prostu tymi kropkami operowałam, a nigdy stopniami. Ja mam jakieś takie stare, także się nie wystraszcie, ale ja mało prasuję, więc na razie nie potrzebuję innego. Chyba, że to padnie, no to wtedy zobaczymy. Dobra, zrobimy cokolwiek, żebyście chociaż zobaczyły, co tutaj się będzie działo i jak to będzie się zmniejszało. I teraz tak, wytnę coś sobie z dziurkacza. Wąsy wycinałam, więc może wytnę coś innego. Wytniemy sobie potem jeszcze z wykrojnika. Czekajcie, chwilkę dajcie. Bo. Wszystkie dziurkacze mam w kartoniku. Dobra. Hej, ja tworzę kartkę na wymiankę. O, proszę. A gdzie wymianka jest? Jest jakaś wymianka taka ogólnodostępna? To może inne osoby też się dowiedzą. Czy się wymieniasz po prostu? Ja czegoś nie ogarnęłam w takim razie, że coś się dzieje. Dobra. Mamy kwiatek. To wiecie, to urodę, o urodę na razie nie chodzi. Tylko chcę wam pokazać zasadę. Jest kwiatek, chociaż może coś na nim napiszę, żeby nie był taki smutny. To folia kolorowa, akurat wam pokażę, to dwa rodzaje są, jest folia, znaczy w sumie chyba nawet trzy, folia, która jest, tutaj jest śliska, a tutaj jest matowa i te kolorowe właśnie tak mają w komplecie, są trzy kolorki, jest też folia po prostu taka folia z obu stron, na tej folii z obu stron gorzej się trochę rysuje i tutaj tak naprawdę wchodzą w grę tylko permanentne media, czy tusze, czy w sumie tusze to w ogóle permanentne, ale pisaki tak naprawdę tutaj, no trudno jest mieć zwykłymi, totalnie zwykłymi pisakami coś narysować i żeby to zgrzać, bo by trzeba było czekać chyba dobę,
a i nie wiem, czy by wyschły. Ja mam takie pisaki, które nie są co prawda permanentne, ale są dedykowane do ceramiki, szkła i płyt CD. Ale one i tak musiały trochę wysychać na tej folii, więc tam jest trochę gorzej, ale z drugiej strony jest przezroczysta, więc ma też większe możliwości. Jak się by miało tylko permanentne rzeczy, to jakieś pisaki kolorowe, to fajnie można by było sobie podziałać. Ja tutaj zrobię obwódkę, żeby cokolwiek się tu działo na tym kwiatku. Oczywiście nie wiem, czy to będzie ładne, bo teraz tu pełen spontan idzie, ale po prostu chcę, żeby tu było cokolwiek, oprócz zwykłego kształtu tego kwiatka. Także tak. I tu na przykład, nie wiem, kółeczko. Kółeczko. I zrobimy krateczkę jeszcze. 4, 5, 6. Dobra. Mamy takiego kwiatka. O urodę to wiecie, nie chodzi, tylko teraz chodzi o zgrzanie. On ma, zaraz wam powiem, jak zlokalizuję linijkę. Okay. On ma niecałe 4 cm, 3,8 załóżmy, 3,7 w teorii, ale no 3,8 mi wyszło. I teraz go zgrzeję i zobaczymy, ile on będzie miał po zgrzaniu. Na pewno się zmniejszy sporo. Dobra, potrzebuję coś, co mi przytrzyma to, bo to będzie mi zwiewać, bo to jest leciutkie. Grzeję, to będzie kilka sekund dosłownie, czy kilkanaście. Czekajcie, bo mi zwiało, kurde. Dobra. I na koniec jeszcze przykładam czymś takim przezroczystym, czymś gładkim, żeby to wyprostować, bo ona by się mogła leciutko pozwijać i taki by nie była do końca ta zawieszka równiutka, a tak to jest równiutka, jak się czymś przypłaszczy, póki to jest ciepłe i plastyczne. No i taki jest kwiatuszek. Kwiatuszek po zgrzaniu ma centymetrów 1,7. Czyli z prawie 4,8 zrobił się 1,7, więc malutki, no ale z drugiej strony jest właśnie gruby i jest takim plastyczkiem zawieszką. Więc można by tu coś napisać, wiecie, jakąś dedykację na przykład. I potem to się zmniejszy i to będzie takie fajne, bo na przykład ktoś napisał, to by wyglądałoby jakby ktoś napisał bardzo drobnym maczkiem, to by było ciekawe. Zaraz może nawet spróbujemy. A tu wcześniej zrobiłam stempelek sobie, nie wiem na ile to widać. Zaraz wam pokażę, jak będzie kamerka mi ostrzyła, a muszę tę opcję tutaj załączyć, to będziecie lepiej widzieć. You are my happy. Jest coś takiego malutkiego. No, także jakby ktoś chciał coś nawet odręcznie napisać i to by się zmniejszyło, to myślę, żeby to był też spoko efekt. No i tak naprawdę to wszystko, jeżeli chodzi o folię. Tak, malusi, no właśnie się zmniejsza. No z racji tego, że ta folia po prostu jest elastyczna, jest dosyć cienka. Wagowo ma to samo, a musi się po prostu skurczyć, w sensie jakby gęstość swoją zwiększa. Ja się na fizyce aż tak nie znam, może mój mąż by więcej coś powiedział. No ale w każdym razie zamienia się z cienkiego na grube i z dużego na małe. Tak potrafię fizykę wytłumaczyć. No, dobra, to teraz mi powiedzcie, co byście chciały czy rysować na tym, czy stemple, czy wykrojnikami coś fajnego wyciąć. Bo ja tak naprawdę mogę trochę wszystkiego zrobić, ale może macie jakieś prośby swoje, co bym mogła tutaj z wami zrobić. Coś pokolorujemy na pewno. Innego kolorku na pewno coś weźmiemy. Na folii przezroczystej też na pewno coś zrobię. Ale jak coś, to piszcie i dawajcie mi znać. W Irlandii dziewczyny ze 14 kraft... Nie wiem, czy to tak się czyta. Kraft bardzo zorganizowały taką wymiankę. A, okej. Okay. Spoko. To już rozumiem. Dziś na tej kolorowej zwykłe pisaki też mi nie szły. W ogóle kolor się nie trzymał. W sensie kolor się nie trzymał. Kolor tego, co kolorowałaś. Ze zwykłymi pisakami ogólnie jest to trudniej, ale powiem ci, że jeżeli masz tą stronę matową, to gdyby to trochę wyschło, w sensie gdybyś odczekała tam, nie wiem, trudno mi powiedzieć nawet ile, bo to też zależy pewnie od pisaków, ale jak się trochę odczeka, to one odparują i wydaje mi się, że powinno być ok. Tak samo na tej właśnie folii, jak poczekajcie, gdzieś tu był minion, to o estetyce też tutaj na razie zapomnimy, bo to są jakieś moje próby. Ten minion też był, on był malowany pisakami, zaraz wam pokażę zresztą jakimi, bo ja je mam i pokażę wam.
One są spoko, bo są metaliczne, ale to nie są. Właśnie to są te pisaki, o których wam mówiłam. Metaliczne piszące po szkle w nawiasie zmywalne, ceramice w nawiasie zmywalne, plastiku, drewnie, płytach CD. I tu nie było zmywalne, więc założyłam, że dadzą radę. No ale jak się przejedzie na przykład tym pisakiem i sobie zrobię tak, to zobaczcie. Wszystko się zmywa. No, nie wiem, czy było widać w ogóle, ale tu mam na paluszku. A to jest tak naprawdę ten sam kolor, tylko tu jest odczekane trochę. Tak naprawdę odczekałam i jeszcze to wysuszyłam. Czekajcie, ta strona była malowana. Więc jeżeli jest taka sytuacja, nie masz permanentnych pisaków, to po prostu trzeba albo trochę podsuszyć. Jak na grzewnicą, to nie za blisko, żeby się nie zaczęło zgrzewać, albo suszarą. I wtedy powinno odparować i powinno dać się spokojnie zgrzać. No ja właśnie w taki sposób działałam z tą folią, bo ona tak naprawdę jest tylko do permanentnych przeznaczona. Dobra. No dobra, no to działamy. Działamy. O Jezu, sorry, bo uwolniłam kamerkę. A może wytnij jakieś słówko z wykrojnika? Już widzę, że się da. Aha, poczekajcie. Później da się zrobić dziurkę w tym? Tak, tak. To znaczy najpierw, nie później. Najpierw. Zaraz wam pokażę. To minion ma przestrzeloną głowę. Nie wiem, czy to widać. Minion ma dziurę w głowie i właśnie ta dziurka też się zmniejsza, nie? Więc jak ona tutaj ma, załóżmy, tam te 7 mm, no to ona będzie miała odpowiednio mniej. Więc o tym też trzeba pamiętać. Mi się kolor ślizgał. Aha, w taki sposób, rozumiem. Dobra. No to znaczy, że pisaki takie totalnie, totalnie zwykłe się nie dają, ale poczekaj. Tu macie. No tak, te są, te w sumie, te się nie ślizgają, ale gdzieś tu może mam jakiś zwykły. Poczekajcie, tu miałam, od dziecka wziąłam coś. Stamp and Color. Nie mam pojęcia, co to jest, ale to wyglądało mi też na jakiś zwykły. I na folii, już wiem chyba, o jaki efekt chodzi. W sensie, że tak jak na folii by się tutaj... Nie, tu trochę maluję jeszcze. Ale może tak być, tak jakby się chciało po prostu po szybie malować pisakiem. Ale to na pewno po tej matowej stronie, aż mi się kurde... Może to zależy po prostu od pisaków też, bo... No bo tutaj po tej to jest zwykły pisak, jakiś taki najzwyklejszy mojego syna. I po tej matowej w miarę, co prawda... A, no tak, rozmazuje się też, nie? Ale całkiem nie schodzi. Tylko, że jakbym poczekała, no to by wyschło. Na pewno permanentne dają radę i tak naprawdę są dedykowane permanentne. No, to tyle wam mogę powiedzieć. Tak samo z tuszami, wodoodporne tusze, a nie zwykłe. Żeby się wszystko nie porozmazywało nam. Było tu pytanko, co to za firma pisaków? Wiesz co, ja je kupiłam w... To nie są jakieś specjalistyczne pisaki. Odłożyłam je gdzieś tu. Ja je kupiłam lokalnie, bo potrzebowałam po prostu pilnie pisaków permanentnych. Pojechałam najpierw do Auchan, bo stwierdziłam, że jest duży sklep, więc na pewno coś będzie. Zapytałam, pani nie było. Pojechałam do drugiego Intermarché. U nas jest jeden z takich bliższych sklepów, bo też miałam mało czasu i musiałam po prostu na szybko załatwić. A to było jakoś już przed 20, więc sklepy plastyczne były pozamykane. I kupiłam. To jest firma Fiorello. Ale ja nie wiem, czy ją można gdzieś dostać, czy to jest dedykowana do Intermarché, czy po prostu, nie mam pojęcia. To nie jest jakieś tam ani plastyczne, ani markowe, ani dedykowane do skrapu, ani nic. Jakieś takie zwykłe, tylko właśnie mnie przekonało, że po płytach CD można. Więc wydaje mi się, że takie pisaki, które są, jest napisane, że można pisać po płytach CD, to się będą też nadawały na taką folię. Ale no najlepiej permanentne. No to właśnie ci napisałam. Najlepiej malować markerami alkoholowymi. No widzisz, no ja to spoko, to masz doświadczenie, ja nie mam, ja w ogóle bardzo mało mam z tuszami, w sensie tusze, stemple leżą i czekają na czas. Mam trochę brush markerów, ale nie mam zupełnie takiego, wiecie, nie mam rozeznania, w sensie odnośnie marek, odnośnie tego, co z czym działa i tak dalej, bo po prostu nie siedzę w mediach zupełnie, więc jak piszecie, że markery alkoholowe, no to spoko. Dobra. Tak, dziurka najpierw, przed, koniecznie. I patrzę tylko, czy wcześniej były jakieś pytanka. Wytnij jakieś słówko z wykrojnika. Dobrze, ale w sensie mam je napisać i potem wyciąć wykrojnikiem chyba, tak? Czy mam je odbić? Bo tu mam też stemple takie do odbijania, ale mogę coś też napisać. Na przykład, nie wiem co. Kto chce coś, żebym napisała komuś coś, potem wysłała, że się uda. Na przykład, a to ja wiem, co zrobię. Zrobię sobie tak, że przygotuję najpierw wykrojnik, żeby wiedzieć mniej więcej. Wytnę sobie najpierw, żeby wiedzieć, jakie mam pole robocze. Nie wiem, czy o to chodzi.
Nie wiem, czy o to chodzi. Te pisaki, co masz, są na Allegro. A no widzicie, to spoko. Tylko jakbyście miało zamawiać, to ja wam polecam naprawdę permanentne, albo tak jak tutaj pisała Kasia, markery alkoholowe. Bo te muszą schnąć chwilę, nie? Te muszą schnąć, więc one... Ale są ładne, powiem wam, że one są metaliczne, więc one się błyszczą. Nie wiem, na ile... To akurat się cała folia błyszczy, ale one są takie, wiecie, dziarskie. Nie wiem, na ile tu będzie widać, że tu się błyszczy. Akurat srebrny, tak o. Ale nie działał mi niebieski, był wyschnięty, więc jestem zła trochę, bo to mój ulubiony kolor. Dobra. Wycinam na przykład tu. Tu mam jakiś banerek, jeszcze znajdę. Czy napis mam napisać po prostu? Kredkami, wiesz co? Kredkami byłoby trudno chyba. Po tej matowej, zaraz zobaczę, mam tu jakąś, ale mi się wydaje, że nie. Chociaż w teorii można, ale wiecie, są też kredki. Coś tu niby rysuję, ale... Coś rysuję i troszeczkę, ale to nie będzie. Mogę spróbować, słuchajcie, bo to się trochę zrobi intensywniejsze, jak się to zgrzeje. Dobrze, zrobimy tak. Zobaczę z kredką, tylko przydałby się inny kolor, albo ołówek nawet. Po tej matowej stronie. I miałam coś napisać, ale właśnie nie wiem jeszcze jak. Ręcznie chyba, nie? Chociaż ja to wolę drukować, odbijać, w sensie nie odbijam, rzadko odbijam, ale jak mam jakieś napisy na stemplach, to wolałabym odbić, niż napisać odręcznie, bo nie wiem jak wy macie, ale ja mam takie wrażenie, że moje pismo jest strasznie brzydkie i mało piszę ręcznie. Dobra, najpierw sobie wytnę z wyszłajnika i coś napiszemy. Jest wycięte i napiszę tutaj, nie wiem, dziękuję na przykład, żeby już nie wymyślać. Tylko teraz jak to rozplanować? Czekajcie. Czy taką wielkość mogę? Dobra. To nie będzie ładna, od razu uprzedzam. Dziękuję. Dobra, jest. A zrobię dziurkę, co? Będzie do zawieszenia. Ja mam akurat coś takiego, mam jeszcze rewolwerowy taki dziurkacz. Czy on ma też jeszcze jakąś inną nazwę? W zależności od tego, w jakiej branży się go stosuje. Ale tu mogę sobie zrobić dziureczkę. Mogę trochę dalej od dy, ale już trudno. I co? Grzejemy. Dobra, już chyba wiem, o co chodziło, bo teraz piszę... Natalia, czy nie masz jakiegoś napisu wykrójnika, bo to chyba o to chodziło. A, dobra. Jeżeli to o to chodziło, to napisy są zwykle ażurowe. No i w momencie, jak zrobimy sobie ażurowe i to się nam zacznie zwieść, to się może nie rozwinąć, więc ażurowe rzeczy raczej do tej folii się nie nadają. Raczej coś, co można wyciąć w miarę, nawet nieregularny kształt, bo to nie musi mieć regularnego kształtu, ale fajnie, żeby miało to jakąś formę taką... scaloną, w sensie, żeby nie było po prostu ażurowe, bo to nie wyjdzie, to się poszczepia, to się może pozgrzewać, więc mogę spróbować, ale nie wiem, czy to wyjdzie. Przypuszczam, że nie. Nie próbowałam, od razu wam mówię, że nie próbowałam, bo raczej się tak nie robi. Ale dzisiaj próbujemy wszystkiego, więc możemy sobie wypróbować. Muszę tylko pamiętać o żelastu jeszcze. Też dziękuję będzie. Napisik. Wiecie co? Nawet go nie przecięło, ale to zobaczę, bo muszę co? Podłożyć sobie coś, żeby docisnąć bardziej. Poczekajcie chwilę. Jeszcze raz przejadę. Nie, jeszcze raz już nie mogę, bo mi się odczepia. To jeszcze raz.
Jestem trochę obok, bo tu mam maszynkę. Żebym sobie wywaliła ręce. Dobra. No to powiem wam, że nawet będzie trudno to wyjąć. Teraz już podłożyłam naprawdę grubo pod spód i nawet tego nie wyjmę, więc to raczej ażurowe. No nie, nie, nie ma szans. Myślę, że nie ma szans na to. Poczekajcie. Może jak się postaram, ale ja myślę, że po zgrzaniu to i tak nic z tego nie będzie, bo to jest strasznie już cieniutkie. I jak się zgrzeje, to będzie jeszcze bardziej cieniutkie, więc powinno się raczej postrzegać. No ale dobra. Podjęłam próbę. Więc mogę zobaczyć. Nie, wiecie co, nie wyjmę nawet tego. Więc do ażurów, tak jak producent mówi, to się nie nadaje i potwierdzam, że do wszystkich takich rzeczy delikatnych. Pomęczę się jeszcze trochę. Nie, już mi się przerwało K. Nie, 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 widzicie, nie. Się nie uda. Niestety serwetki nie, nie, serwetki nie, na pewno nie. Zastanawiałam się, czy tu przejdzie właśnie taki napisik. Nie, nie. Sprawdziło się, widzicie. Mogę w teorii tyle, ile wyjmę, tyle wyjmę i to spróbować zgrzać i zobaczymy, co się stanie. Ale ten napis jest niedocięty po prostu, a on jest cięty na takich parametrach, na jakich ja tnę z wytłoczeniem już, nie? Takie ażurowe mega wzory. Więc to nie. Zgrzeję to tak po prostu, żeby zobaczyć, bo sobie dzisiaj testujemy w sumie wszystko, więc możemy to zrobić, ale nie wiem, czy to się zwinie i czy to się rozwinie. Czy tą przezroczystą trzeba jakoś matowić? Nie, 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 nie. Tylko trzeba mieć właśnie odpowiednie rzeczy, którymi malujemy, bo... No bo to jest folia, nie? Dobra. Coś tu się dzieje. Czekajcie, bo mi zwiewa. Nie, nie, nie. Znaczy się... Trudno jest cokolwiek tu zrobić. Także nie da się... Nie da się, nie da się. Mam coś o bliżej nieokreślonym... Nie, no wiecie, tak o bliżej nieokreślonym kształcie. W teorii może gdyby ten napis był grubszy i gdyby był trochę większy, to może by się nawet dało. Musiałby być tylko trochę grubszy. Tak jak nie było problemu zupełnie, żeby wyciąć prostokącik czy kwiatka. No tak już tu są za duże ażurki w tym napisie. Dobra, co teraz, co teraz? Pomalujemy sobie coś na folii przezroczystej może. Cześć Ania, cześć. Kupiłam dzieciom zestaw kreatywny pod nazwą wypiekanki. Były tam wzory i właśnie taka folia z jednej strony matowa. Można było malować kredkami do piekarnika, na czym tutaj mamy breloczek. No to to pewnie, to to. To to, a pamiętasz może skąd to kupowałaś? Gdzie to było? To ja sobie zobaczę, bo może rzeczywiście się po prostu te folie różnią jakimiś parametrami, że można na niektórych kredkami. Chociaż wiem, że są takie kredki jumbo. Ja gdzieś powinnam mieć jeden zestaw na czarną godzinę. Nie sięgnę, ale nie wierzę. Nie wiem ile będziecie widzieć, ale... Na chwilę sobie tu wejdę. Dobra. Te kredki są spoko. I zobaczę może nimi. Ojej, ojej, ojej. Dobra. Na przykład, nie wiem, niebieska. Na przezroczystym na pewno nie ma opcji, to nawet nie próbuję, ale niebieskim na niebieskim też nie, ale na różowym, na matowym. Rozciera się, ale myślę, że można. Dobra, zobaczę. Narysuję sobie tutaj kwiatuszka. 1, 2, 3, 4. Koślawego kwiatuszka. A w środku zrobimy na przykład na żółto. A w ogóle kwiatuszek będzie, już się rozpędzam.
To może damy mu jakiś kolor jednak. Myślałam, że będzie słabo, a tu nawet powiem wam, że jest spoko. Czyli to zależy od kredek, bo tu miałam jakąś taką zwykłą kredkę. Jak się bardzo mocno i o nią przyciśnie, to też, ale wydaje mi się, że jednak mimo wszystko dobre kredki też robią robotę. Tak jak pewnie pisaki. Jak są właśnie trochę lepsze, to nawet jak się ścierają, to potem sobie wyschną. No dobra, to już tego kwiatka koloruję. I to bardziej dla dzieciaków, nie? No bo w scrapbookingu to chociaż jakby się robiło jakąś kartkę taką naprawdę dla dzieciaków, to można by może się pobawić nawet w takie jakieś elementy ozdobnikowe. Dobra. Coś wyszło. Eunika, przez ciebie muszę zakupy zrobić. Nie, słuchajcie, ja nie namawiam was do zakupów. Broń Boże. Ja wręcz sama też się już powstrzymuję i kupuję tylko te rzeczy, które muszę albo którym się kończą. Ale jak macie ochotę? No to wiecie. Jak macie ochotę się pobawić, to zawsze spoko. Ale nie chcę tu was jakoś, no... Czasami są fajne promocje. Teraz jakoś były właśnie na... Może na Dzień Dziecka coś też będzie. Musicie patrzeć. Jak są jakieś takie właśnie święta, to zawsze wtedy warto patrzeć, jak ktoś ma to na oku. Czy ty masz wszystko w tej szafie? Mały sklep papierniczy? Czy to wszystko? Nie, ale sporo. Już przez jakieś te ileś lat się uzbierało. A akurat kredki mam, bo czasami... A to właśnie, i Iwowi się jakieś skończą, a nie zawsze jest możliwość podjechania do sklepu, więc po prostu, wie, kiedyś jak było w promocji, to chyba trzy opakowania kupiłam. Dwa poszły na prezenty dla dzieciaków, a jedno sobie zostawiłam na czarną godzinę. I kupiłam ostatnio też czarne. Czarne w takim sensie, że tu były czarne. Ich co? No z zewnątrz po prostu tu były czarne i tu były też jakieś takie ciemnawe, a tu kolorki tylko były. Więc naprawdę spoko, jak dla chłopaka kredki to fajnie wyglądały. Tak właśnie dla chłopaka. A że mam chłopaka, w sensie synów, mam dwóch. To kupiłam, ale już chyba je obczaił i sobie zabrał. Dobra, zgrzewamy kwiatka. Sama jestem ciekawa, co z tego będzie. Kurde, przemocno trzymać jednak. Trzeba też uważać, jak się trzyma, to koniecznie to miejsce, które trzymacie, trzeba potem jakby tak podnieść i też tam zgrzać, bo jak nie, to będzie wtedy dziura taka niedorobiona. No, jest kwiatuszek kredkowy, więc się da na matowej stronie, no bo na tej folii przezroczystej to nie, ale na matowych się daje. No dobra, żelazko, trochę się boję, ale cóż, do odważnych świat należy, jak to mówią. Coś przegapiłam, kredkami kolorować? Tak, takimi jumbo. Zwykłe nie, znaczy one to nie są jakieś specjalistyczne, to są takie kredki dla dzieciaków, ale są naprawdę dobre i są intensywne i bardzo lekko się nimi koloruje. Nie wiem, czy je znacie. Teraz robię reklamę jumbo akurat, ale naprawdę polecam wam, jak nie macie kontaktu. One nie są, nie należą do najtańszych, ale czasami można w promocji kupić. Ja już nie pamiętam teraz, ciężko mi powiedzieć, ile za to dałam, ale... Z 15 w promocji. One chyba 25 mi się wydaje, że kosztowały. No ale biorąc pod uwagę, że już ceny trochę się zmieniły, bo kiedyś te się kredki wydawały takie bardzo tanie. Ale tego typu albo się łamią szybko, albo wiecie, ostrze jest naostrzona, dotyka się rysik i się wypada. I tak na przykład 5 razy. Więc tego typu kredki już odchodzą, że tak powiem. I bo jeszcze trochę ich mam, bo tam gdzieś podostawał kiedyś. Jakieś gadżety czasami się robi, firmy robią właśnie sobie takie czasami ołóweczki, kredeczki, no i właśnie to są takie kredki, że się za dużo ich nie poużywa. A te jumbo są, chyba jumbo, dobrze powiedziałam. Bambino! To są bambino. Akurat, o proszę. Ja byłam przekonana, że to jest jumbo i powiem wam, że nie wiem, dlaczego mi się tak zakodowało. Kredki jumbo. Też są jumbo. Chyba. A nie wiem, czy to nie jest bambino jumbo. W każdym razie albo bambino, albo jumbo. To są bambino. Dobra. Dobra, dobra, dobra. I już. Już do was wracam. Bambino jumbo potwierdza najlepsze kredki dla dzieci. No właśnie.
Dobra, żelazko, to żelazko. Ja dzisiaj znowu zaszalałam z zakupami. No ładnie. Nie, ja mam takie. Znaczy ja zaszalałam z kartonami, ale to po prostu przesyłka jest droga bardzo. I jak ja mam zapłacić połowę ceny towaru, żeby to by dodatkowo były koszty wysyłki, no to po prostu zamówiłam ich więcej. Powiedzmy, że mogłam poszaleć, ale to wiecie, to są takie rzeczy, którymi się nie szczycę, że poszalałam, bo po prostu teraz mi zawalają pół mieszkania. A tak już raczej nie mam czasu wykorzystywać tych rzeczy, które gdzieś mam, więc nie planuję szaleć chyba za bardzo. Takie tam drobne. Dobra, włączę sobie żelazko. Czy ja tu mam jeden jakiś. Mam. Chodź tu, listwo. Dobra. Nie wiem w sumie, jak mam to przyłożyć, więc chwilę się zastanowię. Zrobię sobie tak, dwie kropeczki. Auć, już się zaczyna robić ciepłe. Dwie kropeczki. I teraz tak, cokolwiek najpierw może. Nawet to nie musi mieć jakiegoś kształtu specjalnego. Po prostu sprawdzę, czy się to zgrzeje. I tak jak mówicie, przez papier, tylko teraz tak, albo pęsetką, to złapię sobie. Gdzieś tu była moja czarna. Jest czarna. Dobra, pęsetka i jakiś kawałeczek papieru. Boże, tyle tego wszędzie jest, a teraz jak szukam, to nie ma. Taki cieniutki papier najlepiej, żeby był. O, dobra. Nie wiem, na ile widzicie. Widzicie, dobrze. Jumbo, to jest jej grubość. O, widzisz, to nie wiedziałam. Czy polecasz nagrzewnicę z DP Craft? Wiesz co, mi się bardzo sprawdza, ale nie miałam też innej, więc trudno mi powiedzieć, czy polecam tą, czy polecałabym inną, czy. Bo nie znam po prostu innych. A ta jest spoko, naprawdę. Suszy mi, zgrzewa. Wiecie co? Chyba jest to za ciepło. Za ciepło jest, bo się tak nie wiem, czy widzicie. Się trochę wywija. A może mogę w sumie tak zrobić. I tu już traci kontakt z ciepłem, jak idzie do góry. Trochę się boję akrylu na to kłaść, ale. No, widzicie? To chyba jednak nie. Teraz tak, żeby się nie oparzyć, a żeby. Stawić. Takie florystyczne by się przydało. Dobra, jest. Dobra, to jest chyba za ciepłe. Bo tu się bardzo, bardzo pofalowało, tu nie do końca. Więc to chyba jednak musi być jakiś taki. Poczekajcie, zobaczę. Nie, nawet tego nie wyprostuję, wiecie? Może jakbym jakiś więcej prób podjęła, to może by się dało, ale. Ale na razie to ci słabiutko wygląda. No. Albo może podkręcę, co? Jak już szaleję. Nie wybuchnie chyba. Właśnie ja potrzebuję dwóch rączek. Już sobie tutaj ten. Już sobie dałam jakąś radę z tym. Nie, tu już jest za gorąco, bo tu już mi przetopiło się. Nie wiem, czy to widać, ale jest takie. Nie widać, ale tu w środku jest prawie że dziura. To jest już zdecydowanie za długo i za. Właśnie nie wiem. Nie. Jeszcze jedną próbę podejmę zaraz. Na tą temperaturę, która teraz jest. W ogóle czuję się dziwnie, bo robię jakieś rzeczy tutaj, których bym siebie nie posądzała jeszcze parę dni temu. Dobra, próbuję kwadracik. O, zwija się, dobra. Patrzcie, zwija się, zwija się, zwija się, zwija. I ma cztery cypelki ma tutaj. Zwija się, dobra, zwinął się i to chyba już. I pytanie, czy go szybko. A ja go chyba na te dziurki dałam, dlatego on ma takie tutaj. Nie wiem, czy to widać, nie widać. Takie cztery. Cztery ma dziureczki. Ale coś wyszło. Dobra, to zrobię jeszcze raz. Zrobię. Gdzieś tu były wąsy. Tu są wąsy. Przez papier zrobię, dobra, bo się boję trochę, że mi się to przyklei i potem będzie problem.
wąsiki. Nie, wydaje mi się, że jest za ciepło to teraz. Mi się to trochę dziwnie zachowuje, ale czekajcie. Tu się przykleiło do papieru. Ale jaja. Odczepiam jeszcze raz. Przy nagrzewnicy cały czas jest mięciutkie i plastyczne, a tu już na przykład jest twarde. I o, chyba że to wcisnę jeszcze może bardziej. Trzeba by było to czymś płaskim, co może być do ciepłego dotykane, żeby to przypłaszczać jakoś, może nie wiem. Czekajcie, muszę to odkleić. Zobaczę jeszcze tą stronę. Zaraz przytkniemy tym. Dobra. Tak o, powiem wam. Ogólnie się zrobiło, ale mi się trochę przyklejało. Dobra, może jeszcze coś i potem wyłączę żelazko, żeby... Ale się trochę rozlazło. To jest zrobione nagrzewnicą, a to żelazkiem, ale po prostu zaczęło mi się przyklejać. Myślę, że można by po... Co tu się wyprawia, Kina? Myślę, że gdyby trochę poćwiczyć, to może nawet by się udało. Ja nie mam aż takiej strasznie mobilizacji, bo nagrzewnicą to 5 sekund i już jest piękne, więc... Bardziej to traktuję jako takie testy, czy po prostu warto próbować, ale myślę, że warto. Poczekajcie, jeszcze jedna próba wąsów. Dobra, zobaczę, czy mi coś piszecie. W piekarniku 160 stopni bez termobiegu. Tak, na 3-5 minut, ale... 160 albo 150. Znaczy ja mam tu 150, ale to może zależy od producenta. Tak, tak. W piekarniku też można. W piekarniku na pewno można. A żelazko to otestujemy, bo po prostu był taki pomysł, czy może się sprawdzi. Tak jak kwiatki z flamirianu wykałaczką. Wiesz co, nie, no wykałaczką zrobisz dziurkę, więc ja to nawet pęsetką robię bardzo delikatnie, bo to jest... nawet jak trzymam kością, to czasami się zrobi dziurka, więc wykałaczką na pewno nie, bo na bank zostanie dziura w tej folii, więc to nie, ale poczekajcie, zobaczę, co tu jeszcze kłaść pęsetą. A tak po prostu, aha, dobra. Komputer uderzyła. Może powinien być papier do pieczenia, wiesz co, nie wydaje mi się, że to ma jakieś znaczenie. Znaczy może, mogę spróbować. Słuchajcie, mam taką propozycję, jak ktoś ma ochotę, to próbujcie i się dzielcie. Kot ci włączył caps locka. Dobra, idę po papier. Jak już próbujemy, to próbujemy. Czekajcie. Się składa, że mam. Mam też różne rzeczy na ziemi, które mi się przyczepiają. Dobra, dzisiaj jest wieczór eksperymentów. Którą mamy godzinę? 44. Dobra, to jeszcze mamy chwilę. Papier. Gdzie jest druga pęsetka? Jest. Dobra, ostatnia próba. A jak macie ochotę, to też sobie testujcie w domku. I teraz tak, trzymam, żeby się tu pięknie mi zmniejszyło. Ale ja widzę, wiecie co, widzę, jak to się, w jaki sposób to się zmniejsza i to się... No, trochę inaczej robi niż tam. Ale zobaczymy. Troszkę się zniekształca. No, ale generalnie wychodzi. Coś tam wychodzi, więc to nie jest tak, że się nie da, bo się pewnie da. A może dojdziecie do takiej wprawy, że się da super. No. Nawet powiem wam, że spoko wyszło. To wyszło teraz, a to wyszło wcześniej nagrzewnicą. Myślę, że to kwestia wprawy pewnie. I może też papieru. A teraz zrobię jeszcze raz ze zwykłym, bo jestem ciekawa, czy po prostu to jest wprawa, bo już trzecie. Czy to jest kwestia papieru. Jak na papierze zwykłym wyjdzie znowu brzydko, to znaczy, że papier do pieczenia trzeba mieć. Pyk. A jak wyjdzie ładnie, to wprawa.
tu się przykleja, nie przykleja się. Faktycznie na zwykłym papierze się trochę przykleja, więc to do pieczenia to jest lepszy pomysł. Tu się w ogóle wygięło jakoś. No. Jeszcze tu, jeszcze tu. Na papierze do pieczenia się nie przykleja, a na zwykłym się przykleja, więc na pewno do pieczenia lepiej. No, widzicie. I mam chyba trochę za ciepłe, bo zostawia mi kolor. Ja teraz mam między 2 a 3 kropeczki. Więc pewnie 2. Super, zamawiam, będę testować. Dobra. Tak, mniej się przykleja. No, dobry pomysł z tym papierem do pieczenia. Zostawiam go sobie w pracowni. Dobra. Ostatnio też coś było z papierem do pieczenia, ale już nie pamiętam. W kontekście czego to było? W kontekście wczoraj na live'ie. Jeny, ale mam krótką pamięć. Wczoraj na live'ie była mowa o papierze do pieczenia, ale nie pamiętam w kontekście czego. Przypomnę sobie. Ja też zamawiam, dobra. Znaczy wiecie, jeżeli widzicie, że u was to się rzeczywiście przyda jakoś i w jakiś sposób możecie to wykorzystać do swoich projektów, czy macie ochotę na przykład sobie, nie wiem, zrobić jakiś fajny album i porobić zawieszki takie wasze, rodzinne, personalizowane czy coś, no to myślę, że to jest spoko sprawa. Albo właśnie sobie jakieś takie rzeczy, bo nie wiem, czy tu wszystkie osoby są od początku. Ej, powiem wam, że naprawdę spoko. Odcisnę coś jeszcze, może z stempelkiem. Co, bo z stempelkami nie odciskałam jeszcze tutaj z wami, tylko wcześniej. To wywalam, to wywalam. To są rzeczy robione. I teraz tak. Tusz, ja akurat, wiecie, w mediach to ja nie śmigam, od razu wam mówię. Ale kiedyś polecano tusz, Karolina chyba Bukowska, tego też często używa. Wodoodpornego, Archival. I poczekajcie, tak, to jest ten czarny. Od Rangera. I ja go też teraz używam, bo zwykły tusz po prostu się rozmazuje. Tak jak się rozmazują pisaki, tak po prostu zwykły tusz. A, jeszcze na folii mieliśmy zrobić takiej tej przezroczystej. Dobra, to zrobimy jakąś niebieską jeszcze zawieszkę na przykład ze stempelka i zrobimy coś na przezroczystej folii. Ja też już pół kuchni wyniosłam do pracowni. Ale nieźle. Chyba trzeba na promocję zaczekać i spróbować tę ciekawostkę. Tak, powiem ci, że jakoś ostatnio było 40%, ale możliwe, że będą jeszcze... W ogóle wiecie co? Ja mam jakiś cień dziwny na głowie. Nie wiem, czy... Teraz to w ogóle jak na przesłuchaniu będę, ale tak... było 40% ostatnio, ale Dzień Dziecka się zbliża, więc myślę, że też może coś... Ja nie wiem. Szczerze wam powiem, że nie wiem. Jakbym wiedziała, to bym wam powiedziała, jakie się promocje szykują, ale nie wiem. Papier do pieczenia pomocy przy cięciu taśmy 3D. Właśnie, tak, na cieniutkie paseczki. Dzięki, Aga, dzięki. Tak, tak było. Dobra. Odłożyłam gdzieś stempelki. Tu są. Znaczy ja mam gdzieś w ogóle karton, ale wyciągnęłam sobie takie, które ewentualnie można by odbić. Jedną kamieniczkę odbiłam i teraz jeszcze mam takie coś. Czy to mi się zmieści? Zaraz zobaczę. Tu są jeszcze jakieś napisiki, ale one są takie małe, więc ja nie wiem, czy w ogóle nie będą takie malusieńkie. Ale możemy zobaczyć. Happy New Home. To jest, zobaczcie, jaki on jest malutki, więc po zgrzaniu to będzie mikrusek. Ale może zrobię taką mikruskową kartkę. Marzą mi się i raz zrobiłam taką malutką, ale chcę zrobić jeszcze mniejsze. Więc może akurat wykorzystam. Balonik. Dobra, ze 2 sobie zrobimy. Żeby jeszcze zdążyć przezroczystą. Dobra, tu wiecie co, jest jakiś farfocel. Aha, dobra. Nie używałam wcześniej tych stempli jeszcze, więc one są od nowego tak naprawdę. Dobra, zmieściły się. Wiecie co, albo jeden, bo akurat mam tutaj takie miejsce i potem boję się trochę, że na tej folii będzie sporo schodziło czasu z malowaniem i ze schnięciem, więc zrobimy stempelek i folię, a potem jak jeszcze będzie czas, to jakieś stempelki możemy odbić. Dobra. Archiwal dla mnie najlepszy, bo odporny. Tak, no tutaj się nic nie dzieje z tym duszem rzeczywiście. Dobra. Okej. Okay. No to sobie te kamieniczki wytniemy. Poczekajcie, jakie to będzie na wielkość. To nawet będzie mniejsze od tego, co wyszło. No dobra. Dobra, dobra, dobra. To, żeby się nie pobrudzić.
tam sobie pozwijam. I teraz tak, wycinamy. Wycinamy. Trochę mnie kusi, żeby zrobić tak, jak jest ten stempelek, że on jest połączony, ale nie wiem, czy to będzie fajny efekt. Nie, wytnę osobno. Wytnę osobno i zrobię dziureczkę na zawieszkę. I słuchajcie, może kredkami też pokoloruję, co? Będzie kombo. Dobra. Tak pira ze drzwi trochę, nie będę się wczuwać w to malowanie, ale może będzie fajniej niż... Tylko ten tusz chwilę też musi wyschnąć, bo jeszcze się trochę świeci. Więc zaraz tutaj będę balować. Te małe napisy do OTC fajne by były. Dużo by się zmieściło wtedy. No faktycznie, no. Tu sobie tak o wycinam. Dobra. Jeden pomaluje, a drugi nie pomaluje. Widzicie, jak jeszcze jak dotknęłam, to się leciutko zamazało, więc on jeszcze też będzie musiał wyschnąć. Trochę go podsuszę, żeby też nie przedłużać za bardzo tu, więc chwilę to podtrzymam i podsuszę to tak, żeby nie zacząć zgrzewać, bo będzie w topa. Cześć Daria, gratulacje! Osobiste. W końcu chwila relaksu po całym dniu na pełnych obrotach. Dziś nic nie wycinam, oglądam z wanny, ale czad, super. Ja jestem ciekawa, czy ja będę mogła iść do wanny. Nie wiem, czy dzieci mi pozwolą, ale też bym chciała bardzo. Ale za długo nie za bardzo mogę, bo muszę rano wstać jutro. Kończyć projekty. Wytłumaczysz, jak papier do pieczenia przydaje się przy cięciu taśmy 3D, bo brzmi ciekawie, ale nie wiem, o co chodzi. A chodzi o to, żeby przykleić taśmę 3D na papier, pociąć na takie kawałeczki cieniutkie, jakie chcesz, żeby się taśma nie przyklejała do nożyczek, a potem to się łatwo ściąga, bo papier do pieczenia ma to do siebie właśnie, że nie przylega nic do niego tak mocno, bo od zwykłego papieru taśmy 3D już nie odkleisz, a od papieru do pieczenia tak. No, dobra. Wyschło? W miarę. Szybkie machnięcie tutaj kredkami i zgrzewamy. Srebrna. A zobaczę białą. Nie, słabo. Dobra. Biała nie. Czerwona. Nie wiem. Właśnie kurczę, przydałoby mi się folia shrink matowa, przezroczysta. Zobaczyć. Na pewno są. Albo taka mleczna chociaż. Wydaje mi się, że są, ale nie miałam ich jeszcze. To wtedy byłoby spoko, żeby tego koloru jednak nie było żadnego narzuconego. Czekajcie, wy mnie widzicie w ogóle, jak ja koloruję? Nie. Tak głupio wygląda, jak kawałek mnie będzie. To może by się właśnie wtedy fajnie kolorowało. Dobra. Może mi się uda z Iwem posiedzieć, bo on chciał wcześniej... A, on jeszcze będzie mnie uczył robić kwiaty, bo robili w Zeruwie jakieś kwiaty takie z pomponami i z pasków. To chciał zasiąść i mnie nauczyć, więc może nam się uda w weekend jakoś na chwilkę chociaż coś podziałać. Bo on jest bardzo ciężki. W takim sensie trudno jest go namówić do czegoś kreatywnego, tak żeby posiedzieć, powycinać, coś porobić. Ale jak już się da namówić, to bardzo się angażuje. Tylko najtrudniej jest zasiąść. Dobra, srebrny dach. A, ten srebrny to przykrywa nawet czerń. Tak jak pisaczek. Dobra. To tylko troszkę tu mu dam koloru. I zgrzewam. To. U mnie rano, to jeżeli dobrze pójdzie, to tak piąta. Niestety. I chciałabym wstać o 5 i móc popracować, bo ostatnio to jest tak, że o 5 to karmi Wita, albo o 4:30 do 6 na przykład. Nie? I nawet nie mogę wstać, więc już nie dosyć, że nie śpię, to jeszcze nic nie porobię. No.
Zobaczymy, może jutro będzie dla mnie łaskawy. Jest domeczek. Taki maciupi. Zgrzeję sobie jeszcze to. Chociaż to już, znaczy nie, dobra, jak już zaczęłam, to grzeję kilkanaście sekund i zaraz folia. Mamy jeszcze 5 minut. Dobra. Powiem wam, że czarno-białe też spoko wyglądają. W takim sensie nie kolorowe. Kolorowe mają też swój urok, ale gdyby tu jeszcze było właśnie mleczne, a nie niebieskie. No. A miałam dziurkę zrobić. To zrobię na folii. I teraz, to nie jest folia. To jest folia od sztampelków. Folia shrink będzie tu. To wywalam. Czy tu też mam jakiś kawałek? Chyba nie, tu mam jakiś kawałeczek. Tutaj sobie odbijałam, muszę tylko zobaczyć. No, to jest odbite godzinkę temu zwykłym stempelkiem, zwykłym tuszem, na takim pigmentowym. Odbiłam sobie napis i tak to wygląda. Więc nie, wodoodporny musi być, to sobie jeszcze tu zostawię, a tu myślę co zrobić. Może zrobimy sobie tak, że wezmę sobie z wykrojnika coś większego i coś tutaj, nie wiem, poozdabiam sobie może te rameczkę jakoś. Tylko nie za dużo, bo jest wieczór, bo pewnie wy też już będziecie zaraz szli spać, szły i ja też już muszę lecieć do bobinków. Fajnie, Damian, jak jesteś, to mi daj znać. Fajnie by było, gdybyś mi dał znać, czy śpią, czy nie śpią, bo będę wtedy wiedziała, jak sobie mogę planować rzeczy. Nie wiem, czy może oglądać, czy nie ogląda. Dobra. Cięte. Jak zgrzewamy, jeszcze trzeba pamiętać o tym, żeby nie było żadnych tutaj śmietków, bo one się topią. Tu jest akurat, nie jest zbyt czysto, ale to nie ma nic takiego, co by odstawało, więc na tym też trzeba jeszcze się skupić. A na folii to po prostu bardzo, bardzo przeszkadza. Wezmę sobie pisaczki. Srebrny jest tu, czarny jest tu i nie wiem, złoty. Srebrny i złoty to tak średnio, no ale dobra. I zrobię sobie tak, rameczkę dookoła na przykład. To jest odręcznie, więc to wiecie, tak idealnie nie będzie, ale to nic. Może mieć swój urok. Może zrobię order dla bohatera domu za zawieszenie mi hamaka do jogi. Bo już wisi. Może tam analizę zrobię. To pudełka będę robić pewnie jeszcze jutro, więc możemy siedzieć. Aha, dobra. No, ja się zorientuję, bo jak dzieci nie śpią, to lecę się tam popożegnywać z nimi, a jak śpią, to może nawet zostanę tu jeszcze trochę i zrobię trochę rzeczy na jutro, bo powiem wam, że jutro mnie dzień przeraża. Ja zawsze w sobotę mam mastermindę, takie spotkanie. Spotkanie, szkolenie w sumie, to jest takie spotkanie dziewczyn, biznes, które prowadzą biznes i tam sobie jakoś pomagamy, doradzamy i sobie dywagujemy o 10:00 i właśnie mam ten projekt na challenge i mam kartkę jeszcze do 12:00 i odbiór dwóch kartek, ale to tam szybka sprawa, no troszkę jest. Witam spóźniona, cześć Wanda, cześć. Zaraz będziemy kończyć, ale ten, chociaż na końcóweczkę, to jeszcze raz sobie zgrzejemy. O 3:00 to ja się dopiero kładę. Dobra. Zrobię sobie tutaj. Ja nie jestem dobra w rysunku, wiecie? Więc tu będzie. Chciałam zrobić jakiś medal, ale. Dobra, napiszę dla bohatera domu. Nie tym, tylko grubszym. Zobaczę tylko, czy to będzie pisało. Starszy nie śpi. Bo słyszę rozmowy, więc nie śpi, nie śpi.
i serducho. Nie wiem, czy to będzie widać. Ja to muszę podsuszyć. Z racji tego, że to jest na folii, to muszę to podsuszyć, żeby jak trzymam potem to bloczkiem akrylowym, to żeby mi wszystko nie zostało na bloczku, więc muszę to trochę podsuszyć. I potem zgrzejemy. To jest takie, wiecie, estetyka to taka żadna, ale po prostu chciałam na tej folii coś napisać. Dobra. 22.01. Jeszcze chwilkę, zgrzejemy sobie. I lecimy. Dobra, myślę, że spoko już chyba. Dobra, próbuję. Dziurka najpierw, widzicie, ale bym zapomniała. Robię dziurkę. Tu. I zgrzewam. Kurde, nie chcę się odwinąć i trochę się obawiam. Czy nie jest już za późno? No nie pyknie mi, nie pyknie. Nie pykło. Robię jeszcze raz, nie pykło. Nie pykło. No właśnie dziurkę zrobiłam, ale się przy zawinięciu za długo się stykało po prostu i się już zepsuło. Więc zrobię szybko jeszcze raz. Kurde, no to miało być dla męża. Miało być dla męża. Jeszcze raz. Musi być. Nie odpuszczam. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Powiem wam, że trochę robiłam już tych szylingów, a jeszcze mi się nie zdarzyło, że po zawinięciu właśnie się nie rozwinęło. I zawsze się bałam, że się nie rozwinie, ale zawsze się rozwijało. A tu po prostu się za bardzo zgięło. I ja tego nie odgięłam od razu, bo myślałam, że się rozwinie, bo zawsze się rozwijało. Ale jednak trzeba bardzo, bardzo, bardzo uważać na to. Bo to jest duży element dosyć, więc przy takich mniejszych to jest mniejszy problem, a przy dużych, no to jak widać, jest duży problem. Dobra, teraz już będzie po, jak to się mówi, po najmniejszej linii oporu, ale będzie. Poczekajcie, wezmę sobie grubszy. Ja kończę już zaraz, jakby co. Tak jakoś się zagęściło pod drzwiami moimi. Chciałam wam pokazać, bo to przezroczyste też ma swoje... co się mówi? Fajny efekt po prostu. To teraz zrobię tak. Dla... Jakby to dziecko pisało. Tak to zaraz wygląda. Bohatera. Domu i serducha. Tam to było ładniejsze, no ale nic. Serducho będzie tu. I małe serducho tu.
tu. I tu. I tu. I tu. Dobra, suszę i skrzewam i uciekam. Musi się udać, nie? Musi. Witam was z opóźnieniem, jednocześnie już też uciekam, ponieważ idę planować rozniszczenie szafek w kuchni. I tu pytanie ma, który z was może podwieszany zlew przy drewnianym blacie? Wiesz co, nie, ja nie mam. Nie wiem, jak inne osoby. Nie mam. Ale możesz jak coś, to zadać pytanie i po prostu jak tylko ktoś będzie znał odpowiedź, to... to ci pomoże. Nie wiem. Jak jest mąż, to może się też odezwać mój. Bo coś tam też trochę wie. Ogarnia. Zresztą sam kuchnię nam robił, projektował i robił. Dobra, zgrzewam i... pilnuję, żeby się za bardzo nie zgięło. Mam nadzieję, że się uda. Dobra. Jest szansa. Nie zrobiłam dziurki. Będzie do portfela, no trudno. Będzie do portfela, bo nie ma dziurki. Wydaje mi się, że to jest taki maks, jeżeli chodzi o wielkość elementu, który może być robiony z takiej folii, bo on już się, no już się tak wiecie, chciał zwinąć. Takie coś jest. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo, nie przedłużam i mam nadzieję, że czegoś się ciekawego wspólnie mogliśmy dowiedzieć. Ja się dowiedziałam paru fajnych rzeczy, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Na kolejne twórcze pogaduchy, jak macie jakieś propozycje, to mi piszcie koniecznie, albo na grupie, albo na maila, albo prywatnie. Mniej więcej za miesiąc będziemy się widzieć i wtedy tak za 2 tygodnie załóżmy, czy za może za tydzień, za 2 dam znać też, jaki temat został wybrany i się zobaczymy. A tak, to się widzimy w czwartki na Zmaganiach Mapkowych na fanpage'u i myślę, co jest jeszcze w przyszłym tygodniu takiego. Czy przyszły tydzień to jest już... aha, w przyszłym tygodniu jeszcze się zobaczymy raz, ale nie mogę wam na razie powiedzieć. Dopóki ktoś nie ogłosi oficjalnie, to ja na razie nie mogę nic powiedzieć. Ale jeszcze się będziemy widzieć w przyszłym tygodniu, na pewno. Także dziękuję wam bardzo, bardzo, bardzo i do zobaczenia. Cześć Kasia! Miłego wieczorku, ja już lecę. Wpadam na sam koniec. Trzymajcie się wszyscy, ja już muszę uciekać. No, miło było i super było, to się cieszę. To pa. A poczekajcie, bo się przełączyłam. Pa, 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 pa.